Jest, ale głowa jest, nie mieści się. To musi podwyższyć, tak. Ja tak kieruję, tak jak się mieściłam. Dobra, poczekaj, zobacz. O, teraz jest dobrze. Dobra, to niech tak będzie. I to poczekaj. I teraz puknąć. Tak, ale... delikatnie, tak, puknij po prostu, żeby ostrość złapała. Dobra. A teraz jest taki czerwony kwadrat. Nie, 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 to już w tej chwili się nagrywa. A, rozumiem, dobra. O, złapało. Zrobił się tak. O, bardzo dobrze. Proszę Państwa! Przypadnie w udziale zaszczyt zaczęcia. Dobrze. To jest taka moja pierwsza praca, gdzie Vermeera użyłem jako styl. Się nazywa podający nożyczki. No, typowa sprawa, prawda? A szyjący to jestem ja. Czyli ja sobie podaję nożyczki, to jest możliwe w Photoshopie. Potem tu jest treść zaproszenia. To jest taka praca z zaproszeniem na te kryształy codzienności. A to jest już przypomnienie. Też z kryształami. No nie w kolorze niestety i małe, ale trudno. No, takie są możliwości. Proszę Państwa, ja dzisiaj... to, co ja robię, to się nazywa appearance. To taka stała moja gadka, to znaczy się pojawienie się, wygląd. No ja tu jestem, pojawiam się i coś robię. To może być performance, ale nie musi. No ja mogę namalować obraz i zawiesić. Z tym, że jeśli ja bym na przykład namalował obraz i zawiesił, to nie może być to tak zwany gotowiec. To musi być specjalnie namalowany na dany wieczór. A nie z domu przyniesione coś i powieszone. Dobra. A dzisiaj zrobię performance w ramach tego mojego appearance'u. Appearance to jest, jak mówiłem, pojawienie się wygląd. Proszę Państwa, znany jest wypadek, nie wiem jak to nazwać, niektórzy w to wierzą, niektórzy to nazywają mitologią, przemiany wina w wodę. Wodę w wino. Wodę w wino, no więc właśnie. No ja dzisiaj też chciałem, prosta sprawa, no bo to Vermeer to są najprostsze rzeczy, prawda? Chciałem przemienić wino w wodę. I to jest do wykonania, bo to prosta sprawa, tu, tego, butelka, podmiana butelki, nalanie, dobra. I tu jest to wino, ale postanowiłem, korzystając z okazji, to jest nic nadzwyczajnego, to jest najtańsze wino, bo ono 10 zł kosztuje. Nie ma tańszych win, no może tam... Ale gdzie? No w Biedronce, ale to... A no ja piłem go, ono nie jest niezłe. Czerwone. I ja, ale dzisiaj zamienię to wino w dobre wino. Dobre wino. To jest prosta rzecz, bo właśnie, to jest prosta rzecz, bo takie rzeczy się dzieją kilkadziesiąt razy dziennie na całym świecie. Ktoś kupuje na przykład tanie wino i daje na prezent, no to ono się staje już prezentem, to już jest inne wino. To już jest inne wino. I to ja zrobię tak samo, no to można tak, ale już jest dobre wino. I to stawiam, postawcie tam na bufecie i Państwo spróbują, to Państwo zobaczą. Zmieniony. No i to wszystko. Ethereum.
jest, jest. Performance jest. Czarodziejstwo jest. Ale mógłbyś jeszcze wsadzić do góry i wyjąć górę. Tylko czy jest dobre? To wino gwarantuje, będzie dobre. No musi być dobre. Już jest dobre. Już jest. Robimy aukcję i to można podać. Proszę bardzo, proszę bardzo. Czy się obrazku? Może do obrazku. Witam Państwa serdecznie. Zastanawiam się, co robi Marzec. Robię różne rzeczy w ramach sztuki. Zajmuję się instalacją, performance, fotografią, filmem. Ale głównie koncentruję się ostatnimi czasy na malarstwie. Także piszę, publikuję o sztuce. To tytuł naszego dzisiejszego spotkania stanowi spore wyzwanie. Zastanawiałem się dłuższą chwilę, jak do tego podejść. Przypomniałem się takie twierdzenie na temat Vermeera. Pewności nie ma. Czy to on sam to wyraził, czy ktoś, też ktoś na jego na jego sztuki tak powiedział. W każdym razie rzecz polega na tym, że malarstwo rozgrywa się między wielobarwną kurtyną a białą ścianą. Jak jeszcze raz? Między wielobarwną kurtyną a białą ścianą. Znaczy rzeczywiście u Vermeera jest tych dywanów, prawda, różnych strokatów bardzo, bardzo dużo. Zrobiłem więc zaadaptować na tę okazję swój starszy obrazek. Zakrywają nasze wyobrażenia, nasze mniemania, czy ekspresje. Teraz jest pokryta, miałem taki cykl, że używałem wszystkich kolorów. Nasza ludzka psychika rozpoznaje około 165 odcieni barwnych i tyle mniej więcej tutaj jest. Oczywiście część zaklapana, część zamalowana, niewidoczna i tak dalej. I umieściłem tutaj perłę, bo perła też jest tematem naszego spotkania. Ona wisi mnie w centrum, gdzieś jest przyczepiona, ale właśnie tak z boku odchylenie. W sytuacji takiej przypadkowości, czyli coś, co jest takim rokokowym skokiem w bok, jakimś takim załamaniem symetrii, ale też właśnie też pozorny. Ona jest u mnie zestawiona złotego podziału liczonego od góry i od dołu. Czyli przypadkowość, ale podszyta koniecznością, która się nam wydaje taką fanaberią, ale nią nie jest. No i tyle. Dziękuję bardzo. Nie, ja bym może poprosił Pana, żeby on przedstawił biografię. Piotra nie ma. Piotrze Kowalski, który swoją pracę. Bardzo dziękuję. Bardzo dobre jest. A to te moje? Zarówno przez Piotra, jak i przez Bobę. Piotr jest bardzo blisko natury i środowiska i bardzo o nim myśli. Ja mam tutaj ściągawkę, co mogę powiedzieć. Jeszcze też jest opis tutaj zawieszony. W każdym razie Bobry Piotr uczynił jako obiekt swojej fascynacji twórczej. I mówi, że Bobry są współtwórcami jego prac, przynajmniej tych obecnych. I takie sformułowanie
że charakterystyczne dla twórczości Piotra jest upodmiotowienie przyrody. Ja myślę, że Piotr jest znany zarówno z twórczości malarskiej, jak i z instalacji ulicznych, czy właśnie performansów związanych z przyrodą i również performansów, czy twórczości dedykowanej, czy związanej z środowiskami LGBT, jest bardzo za równouprawnieniem, za równorzędnością, za brakiem jakichkolwiek podziałów, a w tej chwili jednocześnie też się angażuje się w rozmaite działania czy popieranie wszystkich akcji przeciwko wojnie na Ukrainie. Tak krótko. Można, bo tam jest drugi opis fascynującego po projektu, czyli obraz, który zanurzono w wodzie. Tak, to jest tak. I już... właśnie, czy można gdzieś zobaczyć efekt tego pobytu? Piotr mieszka, znaczy nie wiem, czy dobrze powiem, na wsi koło Poznania, to jest mała miejscowość, tam są właśnie bobry i stawy i jeziora i on co roku duże płótno, nie pamiętam, czy to jest dwa na prostokątne płótna są dwa na półtora czy jakoś tak, zanurza któregoś sierpnia, to jest 20 czy 22 sierpnia, z jednej strony zanurza w wodzie i może inaczej, 22 sierpnia wyjmuje to, które było zanurzone i jednocześnie zanurza nowe płótno. I te płótna myślę, że są, ja ich nie widziałem w rzeczywistości, w naturze, ale myślę, że u Piotra są do zobaczenia. Cały rok tam są? Słucham. Cały rok tam są? Tak, cały rok, to... tak. Ale może... Cały rok są. Ale w gminie czy nie? Bo... Nie. One obracają ogrodami. Być może płótna są gruntowane czy przygotowywane jakoś, ale nie potrafię odpowiedzieć. Drewno w wodzie nie gnije. Jeżeli, przepraszam bardzo, chcecie Państwo zobaczyć robotę Bobrzą, to na łąkach wzdłuż kanałku Czerniakowskiego, między Czerniakowską a trasą Siekierkowską, w tym roku bobry dokonały skutecznego przegrodzenia i zbudowały żereń na terenie inwestycji, jak i firmy Mejland, która 12 lat koło tego kanałku chodzi i tam planowała, no i będzie rezerwat, moim zdaniem. Ja zadam panu takie pytanie, także następne albo ja odpowiem. No właśnie, jak wyglądają po roku te obrazy? I czy można zobaczyć w internecie, czy widzieć jak? W internecie można zobaczyć. Ale jest wokół obrazu. To są w ogóle dzisiaj opowiadałem, będzie takie też jak Jerzy mnie zaprosił na to spotkanie dzisiejsze, to pomyślałem, co ja mam wspólnego z Dermerem. To pierwsza sprawa, na którą się zastanowiłem. I jest kilka takich stycznych spraw. Po pierwsze, on zajmował się ludźmi w swojej epoki i pokazywał ich. Zajmował się codziennością, czyli taką normalną rzeczywistością. No i używał kamery obskury, czyli uprzedniczki aparatu fotograficznego. To jest tak jakby... Te pierwsze myśli, które mi się pojawiły w głowie, a w ogóle jeżeli chodzi o tę pracę, to ja muszę powiedzieć tak, że no żeby mówić o rzeczywistości, która w tej chwili jest, no to trzeba ją rozpoznać jakoś i zobaczyć, i wyciągnąć wnioski z tego, co wokół mnie się dzieje. I doszedłem do takich wniosków, że
postęp cywilizacyjny doprowadził do tego, że żyjemy w epoce nadmiaru w różnych aspektach, bo to jest w aspekcie czasu, przestrzeni, konsumpcji, ale także nadmiaru obrazów. Ja mam taką komórkę nowoczesną, w której są 4 aparaty fotograficzne o bardzo dobrych parametrach. Mój wnuk ma taki sam aparat. Miliony ludzi mają takie aparaty, takie smartfony i robią bardzo dużo zdjęć. I te zdjęcia najczęściej są chaotyczne. Jest taki przepływ chaotycznych obrazów, które są umieszczone na mediach społecznościowych, w różnych innych miejscach i tak dalej. I po prostu to robienie zdjęć stało się czynnością taką trywialną, bo to każdy robi. Mało tego, filmy też. No i ja też spróbowałem się z tym zmierzyć. Usiadłem sobie na placu Piastowskim w Cieplicach i robiłem taką fotografię uliczną przechodzących ludzi. Zrobiłem bardzo dużo tych zdjęć, ogromną ilość. I nawiązując do poprzednich moich etapów twórczości, chciałem wyłuskać te obrazy, które mają jakieś znaczenie i dadzą się przetransponować na obraz malarski. No i oczywiście z tych wielu fotografii bardzo mało wyłuskałem tych nadających się, no i namalowałem obrazy. Oczywiście to jest jeszcze przetworzone, bo to jest później preparowane pod kątem obrazu malarskiego. W związku z tym obraz ma pewne swoje prawa, żeby on skupiał uwagę, to musi być odpowiednio skomponowany, nie mogą sobie przeszkadzać różne elementy i tak dalej. Wyrzucam wtedy elementy, które przeszkadzają i dodaję materię malarską. Czyli to, czego nie ma fotografii, bo fotografia ma materię pikseli, nie tą malarską, którą... I maluję te obrazy. To jest taka próba wyłuskania znaczących obrazów z tej ilości, która nas otacza. No i to jest tyle. Nie wiem, czy to ma sens, ale dla mnie ma sens, bo ja się po prostu mam czym zająć. Dziękuję. To co, Włodek? Nie, moje obrazy są tu. Ja dostałem od Jacia zaproszenie, które wykorzystałem w codzienności. I akurat zimny zbieg okoliczności, ja zacząłem malować, prawie odrzuciłem wszystko swoje dawne rzeczy. I zacząłem radośnie czy smutnie jeden obraz olbrzymi. To mnie zachwycił ten tytuł, ja rzadko zwracam na to uwagę, a ten mnie szczególnie zwracał. Rozmawiałem z kolegą i mu powiedziałem, że do mnie ten tytuł, kryształ codzienności przemówił. Kolorystycznie. I smutne, i wesołe, i radosne, i szare, i złoto, prawda? To jakoś chciałem zrobić. Nie wiem, czy mi się to udało, ale miałem pewną poczucie wartości osobistej. Spojrzałem na swoje życie, spojrzałem na to, co mam na codzienność, spojrzałem kolorem. Bo tak rzeczywiście jest z nami, prawda, że to wszystko jest wynikiem naszej postawy, naszej działalności. I myślę, że ten temat kryształy to jest dla mnie moment poszukania innym materiale. To może być ołówek, to może być kredka, to może być nawet rzeźba. Tutaj są parę rzeczy takich, które podobne ze sobą myślenie. Więc to myślenie podobne jest bardzo trudne. By człowiek zachował swoją własną osobowość, czy umiał się poruszać w tej codzienności.
która jest straszliwa. Straszliwa. Żyjemy w strasznych czasach, gdzie się wszystko poplątało, pomyliło. I komputery. Ja nie znoszę komputerów, nie znoszę, telewizorów, to wszystko mnie denerwuje. Staram się chodzić i szukać po ulicach. Chodzić. Nie przekreślam innych, że może widzą w tym jakiś moment. Ja natomiast znajduję, idąc ulicą, czy idę z chodnikiem, czy idę, patrzę na jakiś listek, to mi daje pewną wartość poszukiwać. O, to chciałem powiedzieć. Nie ma Ryśka Ługowskiego, ale wczoraj przyniósł i zmontował pracę. Tutaj ta zielona. Czyli mamy tutaj panienkę taką, tak powiem, wermerowską, trzymającą perły i ta perła się świeci. Minimalistyczna praca, ale... Sekundę, gdzie jest perła i gdzie jest... Tam jak sobie zobaczysz... No tak, tak. Pięknie. Tu jest kryształ. Nie, weź z przodu spójrz na nią. Z przodu. Tam ta perła jest oświetlona. Aha, a kurna. Zobacz, jak to się oświetla. O, patrz, widzisz? O, teraz widzisz. Ale tam jest kuczyta. Tak. Nie, to będzie postać, też jest tam. Widzisz, teraz ja widzisz, a tu jest laserowe światło, które leci tam. Ale tu jest kobieta w środku. Tak, tak, z perłą. Ta perła się świeci, a się robi. Zgasi to jest mocne światło. Nie, to dokładnie, tak. Nie, to wiem, muszą dodać. Wszystko, bo te zielone już. Żeby to nie było w sposób szatami kula. To dobrze, to robimy krótką przerwę. Już to. Jest pan. Tam z przodu, jak się patrzy, to jest ten film. Przemieniłeś rzeczywiście to. No, bardzo dobre. Ale dobre, rzeczywiście. To jest nie moja zasługa. No. Idę w strasznie. Idę się przebrać. Idę w wodę. No. Jak chcesz, to możesz tam wejść, wiesz? Znaczy się... Wota została przemieniona w wino. No aha, ty, można tak jak mówiłem, wino zamienić w wodę. To nawet żaden problem, tylko co to za... Nie, co to za problem? Ale to, no bo to jak mówię, to się dzieje codziennie w masowej skali, bo wiesz. Tak, się pić chce jak wolę. To wymaga jest ogłoszenie. Natomiast nie, ale ale jeszcze mamy troszkę czasu. Tak, znajdujemy. Tak, to jest bardzo proszę. I o pół do dzisiaj. O, bardzo dziękuję. Zostało. A, bez zarzutu. To jest właśnie to wino, które przemieniłem w wino.
sobie piła sprawki, bo zabijanie, zabijanie. Wino z Biedronki na wino z Leklerka. Wino z Biedronki na wino z Leklerka. No Leklerk wyżej stoi. Elegancik jesteś. Zielony sweterek, zielony telefonik. No, rzeczywiście, że się na, dobrało. Na skarpetki jakie? No niestety czarne. Teraz mamy panią Ewę Wikińską z performansem. I zapraszamy. Life is beautiful, life is beautiful, life is beautiful, life is beauty, beautiful. Life is beautiful, life is beautiful, life is beautiful, life is beauty, beautiful.
Myślę, że najważniejszym taki performance miał charakter wanitatywny. Co to znaczy wanitatywny, bo ja... Nie udało. Ostateczny. Jaki? Tak jak martwy natury vanitas, że o śmierci. O śmierci. Tak, o memento mori. I chodzi o to, że rekwizytem, który mnie zafascynował, i świadczy o dzisiejszych czasach, to perło, zakończona sztuczną perłą szpila. Czyli wykorzystałam te dwa elementy z twórczości Vermeera, tak bardzo pobieżnie, rekwizytowo, czyli perłę, taką dość straszną, a jednocześnie piękną, i list, czytająca list. Ktoś, kto się interesuje biologią, to mamy tutaj przedstawiciela związanego z tą epoką wymierania, że tak wygląda. Tak. I tyle. Oczywiście jako kobieta musiałam dodać więcej rekwizytu, więc jeszcze oczywiście sól fizjologiczna i tak dalej, ale to już nie chcę rozdrabniać się na szczegóły, dlatego, bo to może tylko jakby umniejszyć to, co jakby... Ale jestem gadżeciarą i tyle. I myślę, że Vermeer też lubił się bawić właśnie różnymi przedmiotami, kolorem, fakturą, tylko że tutaj mamy współczesność. Ale niech będzie milczenie. Lepiej jak no, performance lubi milczenie. A to... Dziękuję. Dzięki. Tak migał, że nie wiedziałem, co to jest. No to tutaj weź tego. To, trilobit jest narysowany kredką do makijażu czarną. Mhm. O. Kto to jest? Trylobit, tak. Starożytna skamieniałość. Taki... Tak. Oczywiście taki to jest taki czaszkowiec, no taki przypomina konstrukcję w ogóle. Ja nie mogę. No, to tyle. Dziękuję Janu za zaproszenie. Wracam do A nie, to on jest, on właśnie my niszczymy, to jest Grześ, gdzie jest Grześ? Grześ pali, nie? Jest. 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 J
Bo to jest daleki oddział Wernera i dlatego parę słów wyjaśnienia. Moja codzienność to codzienność malarki. Długie godziny machania pędzlem w pracowni z różnym powodzeniem. Od tej czynności mam stały ból w prawej łopatce. To prawda. Często przeskakuję. Podczas malowania używam jako paletek kawałków tektury. Recyklują stare opakowania. W trakcie pracy powstaje więc sporo takich odpadów. Żeby unikać kolory bywają piękne, więc postanowiłam spożytkować. To jest jedna z wielu prac, które powstały w ten sposób. Ta jest dosyć uroczo-radosna, ale są też dosyć poważne. A ty jak, Kaziu? Jako podobrazie zastosowałam opakowanie podobrazie, które chciałbym dzisiaj przeprowadzić, więc sporo tego się wydarzą. Pokazuję pierwszą klasę z pracy z tego cyklu, można ją nazwać dzień. Każdy będzie pracować w opisie. No jak naprawdę, tam jeszcze jest odniesienie do Wernera. Tam taki kryształek. A, jest! Kryształek odniesienie do Wernera. A ty, ja mam oczy. Nie do końca perła, ale faktycznie, że błyszczą się. Tak, ten jeden tylko. No. A to co, Grześ jeszcze osobnie? Tak, a moja praca to jest jedna z takich fotografii z cyklu o nieuchronnym ruchu w fotografii. Jestem zawodem filmowcem, ale też fotografikiem, fotografem i spodobało mi się, że przecież może być niejednoznaczne, tak? To rzadzie z reguły traktujemy jako zapis jakiegoś stanu dla wszystkich widzów. Jeden. Ja nie widzę tego, co pani. Nie widzę coś innego. Uznałem, że to ma swój. Tutaj jest po prostu sześć różnych fotografii osób wypreparowanych chyba. 12, nie, 10 lat temu na plaży Vito di Jesolo. Między innymi jest tam Janek. Jest. Widziałem, widzę. Perła. To jest Rylka jest, ale gdzie jest Janek? No jak staniesz... Janek Rylkę. A, no tak, myślałem, że ty. Tu jest Janek, wiesz, jak dobrze się obrócisz, to zobaczysz, że jest Janek. A tu jest Rylka. Ja myślałem, że przypatrując się tym fotografiom bardzo starym, już z XIX wieku długo naświetlanym, miałam takie złudzenie ruchu, że czuję, że one się ruszają, że mają w sobie coś takiego. One mają w sobie coś, czego współczesne fotografie nie mają. Bardzo Jak to jest?
teraz jest załóżmy marzec, nie? On jest teoretycznie nieostrożny. A teraz już jest ostrożny. Ja na jednym tam biorę udział, a potem nie wyświetlało. Tak, bo to było to drugie. Fajne jest to, że taka super kamera na gumkę przyczepiona. No to wiesz, tylko u mnie, bo normalnie to masz ustrojstwa. Ale nie, ale to ma smak. 400 wiesz, mi nie wiesz. Super jakąś. Nie, to wszystko właśnie stawiamy. Ale tak jest do smartfona. Tak? Tu ma łapki, tu ma wiesz, do trzymania. A to wszystko, wiesz. Tak już spust. Ale absolutnie, słuchaj, wiesz. Tylko wiesz, to stary 52. Wiesz, leciutkie, wiesz. To nie ma znaczenia, że to się kupuje. Wiesz, ja się, akurat się tym nie zajmuję, no ale jest to możliwe, bez problemu. Tak, bo jak tuż masz, to co w każdym programie do edycji filmu. No bo tam jakieś małe elementy, jakieś fajne były na pewno. Tak, no ja mam całość. Ja mam na pewno to, co nigdy by, nikt inny by nie sfilmował, bo ja się na tym znam, wiesz. Tak, żeś tą nogą ruszała, tak. Tego teraz w komandzie. Tak, że no tak, właśnie, że to takie... Te takie dotale. Tak, że to nikt na to nie zwraca uwagi. Mam całą. To super. I perełkę też masz. Ja ci mogę całość dać. To, sobie, wiesz, to wtedy puszczasz całość, a w tym programie, który wyświetla, to nie jest to wyszło. Idziesz na swój początek. Tak. Bez tej przymowy, bez tego. Pokazane całe siebie. No na pewno dobrze to zrobiłeś. Nie, no ale chodź. Samograj, wiesz. Teraz rynkę. Sobie dom pod Warszawą. Tak.
Narzucają Polsce, że my mamy Rzeszowie. To jest, że tak powiem, pod kołączarki, idea kołączarki i koncert na świeczkę. Tyle, bo to coś nie mogłem było to znaleźć, że się wiąza. Byliście laurowy. No, świeca z marmuru, kurna. Do porządku. Ale bardzo ładnie to skomponowało. Rabcu Baska Specy. Czyli to po pierwsze. Z tymi szczęśliwymi plakami. Antinous. Myślałem, że to ma być z Wernera. To co, mamy teraz tutaj jeszcze dla poczynania Elżbietę, jakby można. Bardzo mi miło, pani Janku, że zostałam tutaj. Mam możliwość tutaj być z wami. To jest moja praca, którą przyniosła na obecną wystawę. Tytuł tej pracy to jest Martwa Natura z cytryną. Została wynominowana na konkurs, który odbywał się w Muzeum Jacka Marczewskiego w Radomiu. I jeżeli tego konkursu, oczywiście trzeba było się inspirować twórczością Marczewskiego, Martwą Naturą. I jeżeli tego konkursu przyznało mi honorową nagrodę właśnie za dyptyk. To jest jedna z prac, okazał się dyptyk. I teraz jak dowiedziałam się, że tematem jest kryształy codzienności, od razu słyszałam w internet, co to za kryształy codzienności. Co mi wyskoczyło? Wyskoczyło mi, że kryształy codzienności to są narkotyki. Dobre, ja dobre, dobre. Co to ja mam czynić tutaj na to spotkanie? No właśnie, Marika to zadało. Ale od razu zadzwoniłam do kogoś następnego, mnie co wybierzecie, co to są te kryształy. No to trzeba się pomyśleć, co Werner malował. A nie było ciebie na wystawie Jacka Lewandowskiego, Janusza Lewandowskiego, to ty nie wiesz, co my tam przygotowujemy, ale to trzeba się inspirować Wernerem. No
to nic, tylko z tego 12 roku ta praca będzie najodpowiedniejsza, bo codzienność jest, jest. Kryształ jest, jest. Gdzie on jest? Gdzie on jest? No jest tam. I sobie pomyślałam, że to jest trafione w dziesiątkę, także... A no jest, jest, no. Ale nie rżnie, ale nie rżnięty. Nie rżnięty, nie rżnięty. Ale kryształ. A czy ona ma coś wspólnego z kryształami? Ma, bo ma kot. Co ma? Koty. Kąty. Koty na co dzień to są, ja uważam, że perły, ale on uważa, że kryształ. Niech będzie jego wersja Andrzeja Wernera. Koty to są kryształy. Do codzienności. Jak wiecie, ja maluję koty ateńskie. To nie są koty ateńskie, to są koty pandemiczne. Ale to jest oczywiście bardzo prymitywne i proste. Jesteśmy w oczu czarnej dziury. To już błędny obraz. Zapomnijmy. Natomiast ten misiek, nie wiem, czym wam się to kojarzy, ale mnie się to kojarzyło jeszcze przed pewnym miesiącem tego roku. A co całe towarzystwo tamte, inne miśki, to są też kryształy. Co prawda koty, ale inne kryształy, polityczne kryształy. Jakie polityczne? Polityczne kryształy. Bo to jest... Jaki pan? Jaki pan? Na pewno wiecie. Pan na pewno. A dalej... Dlatego to połączyłem. Jesteśmy w czarnej dziurze. Dobrze, zostawmy politykę w spokoju. Dzisiaj mamy zupełnie inny dzień. Wróćmy do kotów. Koty... Ja już nie mam. Nasza ostatnia, cudowna, kryształowa kotka odeszła 1,5 miesiąca temu. I tak już za nią ustalili, że już chyba nie, bo czas jest po prostu, oby jeszcze był, ale czas jest już trudny. Ale wracam do Wernera, Andrzeja. Jego kryształy w dalszym ciągu funkcjonują, więc moje niech też funkcjonują. Dziękuję. To co, może ja teraz? Nie, jeszcze polecimy tutaj z kartką. Jeżeli to za mała, tak? Proszę Państwa, nie jest to szopka bożonarodzeniowa, jak tutaj takie głosy się odzywały. Gdzieś już miał 2 miesiące przed Bożym Narodzeniem pomieścić szopkę. Ale jeżeli tak sobie pomyślimy, że jeżeli koncert warszawski jesieni rozpoczyna kompozycja Malera Zmartwychwstanie, prawda? Albo że w zeszłym roku festiwal, bo ten Beethovenowski był organizowany we wrześniu, prawda? Na wielkanocny koncert festiwal Beethovenowski był organizowany we wrześniu, no to po powieszeniu jakiegoś motywu bożonarodzeniowego w październiku nie jest żadnym nowym przestępstwem. Więc co to jest, jeżeli to nie jest szopka bożonarodzeniowa? Proszę Państwa, rok temu w Gandawie w małym kościele dokonano ogromnego odkrycia z zakresu historii sztuki. Odkryto ołtarz skrzyniowy z XVII wieku, który był wykonany z pni drzew w wysokości około 12 metrów. Tu są te
te pnie są tutaj zainscenizowane. I ten ołtarz był przysłonięty obrazami Rubensa, które po zdjęciu dopiero się okazało, że ten ołtarz barokowy, ten ołtarz wczesno-barokowy jest dopiero znany. Ten ołtarz był sygnowany. Ja go oglądałem. Sygnowany był, to jest flamandzki autor, nazywał się Janus Alfredus van der Skalczuski. Był to po prostu człowiek, który nie był znany. Od tego momentu jest światowej sławy autorem, który jest przedmiotem teraz studiów wielu historyków sztuki. I teraz zrobiłem z tego pewną miniaturę. To znaczy ten wielki ołtarz skrzyniowy, prawda, zminiaturyzowałem i przedstawiłem go tak, jak potrafiłem. Na czym polega ten ołtarz i jego tajemnica i ten fascynacja historyków sztuki tym obiektem barokowym. Mianowicie, zobaczcie Państwo, że ta gwiazda betlejemska nie jest na górze, tak jak w Hadyszowce betlejemskiej, tylko jest na dole. Czerku, nie zasłaniaj, bo ludzie chcą zobaczyć tą gwiazdę betlejemską, która jest na dole umieszczona. Poza tym jest postać pasterza wyeksponowana. Prawda, zobaczcie w innym materiale. O co chodzi? Po badaniach z historyką sztuki okazało się, że jest Ewangelia według pasterza, który jest to apokryficzna Ewangelia, która nie weszła w skład kanonu biblijnego, tylko jest to po prostu pewien przekaz, który zaczął dopiero funkcjonować sam z siebie. Zaczął być po prostu przedmiotem różnego rodzaju analiz i studiów historyków sztuki. Na czym polega ta Ewangelia pasterza? Mianowicie wywnioskowali z tego, że pasterz, który napisał swoje Ewangelię, opisał, że gwiazda betlejemska, która spadła tam gdzieś na pustyni judzkiej, prawda, mogła być kamieniem żelaznym, czyli rodzajem meteorytu. W pewnym sensie ten Ewangelia pasterza potwierdza pewne teorie, które mówiły, że gwiazda betlejemska mogła być meteorytem. I ten, proszę Państwa, według przekazu tego Ewangelii pasterza, ten żelazny kamień, który był znaleziony przez pasterzy, został sprzedany żołnierzom rzymskim. Z czasem historycy sztuki wysnuli, że z tego kamienia, z tego meteorytu żelaznego mogła zostać wykuta włócznia świętego Maurycego, jako symbol chrześcijaństwa, która była noszona przed cesarzami rzymskimi po Konstantynie Wielkim. No i teraz zrobiłem taką rzecz, jak potrafiłem. Zobaczcie Państwo, że ten ołtarz i napis, jaki był na nim wieszony, Gloria cum figuris, nawiązuje do dzieła Dürera, który napisał Apokalipsis cum figuris. Czyli nie jest to inscenizacja, prawda, bożonarodzeniowa, gdzie jest matka, gdzie jest Boże Narodzenie, tam to wszystko, środka, to wszystko, tylko jest to po prostu zestaw figur, które mają przedstawiać glorię. Prawda? Dlatego mówiłem Państwu, że nie może to być szopka bożonarodzeniowa, bo w każdym kościele, czy w każdej interpretacji teologicznej obecnego kościoła katolickiego by się nie mieściła. Obok jest tak samo dzieło tego samego XVII-wiecznego autora, o którym Państwu mówiłem, który jest, nazwisko jest bardzo trudne do wymówienia. To jest po prostu zrobiona z kolei nasza interpretacja, pana Jana i moja, to jest Janek Rylke. Janek Rylke jest autorem tego słonia i tego, ale też nawiązywał do tego właśnie dzieła XVII-wiecznego Flamanda. Ja zrobiłem tylko tą półeczkę i dłutkiem wyrzeźbiłem ten napis Jan Rylke. To tyle, proszę Państwa. No co można jeszcze o detalach różnych powiedzieć? No, dużo. Współcześni, niektórzy, proszę Państwa, współcześni historycy sztuki mówią na przykład, że ta gwiazda betlejemska umieszczona na dole w tym ołtarzu może być to, że gwiazdę betlejemską przejął podziemie handlowe. Wykorzystuje to w tych centrach handlowych, że już zaraz, niedługo, za 2 tygodnie, proszę Państwa, będziemy słyszeli już
melodie tamtorodzeniowe, handel wyszło. I się okazuje, że jest to podziemna ręka rynku, schwyciła Gwiazdę Betlejemską i ją opanowała. I jest to po prostu, no ale to jest interpretacja nie XVII-wieczna, tylko współcześni historycy sztuki mają różne możliwości interpretowania tego, no, tego dzieła. Czy to zrobiłem dobrze, czy nie, no nie wiem. Tak jest. Dziękuję bardzo. Mogę przeliterować jeszcze raz nazwisko tego autora. Cisza, uwaga! Używany tak często, ale ja go wykonałem, to rzemieślnik zrobił chyba. Natomiast ma ciekawą taką układ linii, który przypomina strukturę jakiegoś kryształu chyba. Natomiast także te dwa elementy chyba są tutaj oczywiste. Natomiast mnie zainteresowało jeszcze to, że ten kształt jest dosyć fajny. Bo właśnie wynika z tego, że tylko trzy druty zostały użyte bardzo regularnie i to spowodowało, że pozwoliłem sobie tytuł tego zdarzenia, prawda, kryształy codzienności uzupełnić o kryształ i kształt codzienności, prawda? Bo ten element jest, wydaje mi się, dla mnie ważny. Zresztą bo to wiąże się z taką ideą, którą głosili sytuacjoniści, na przykład Jean Debord, prawda? Że właśnie prawdziwy postęp, prawdziwa rewolucja to jest ta, która się dokonuje w codzienności. Nie ta, która na ulicach, nie ta w książkach, tylko to tylko tyle. Dziękuję bardzo. Powiedzieć, że ja sobie z Wormera wzięłam tylko tą codzienność. A ptaki są naszą codzienność. Żyją obok nas i po prostu wchodzą z nami w relacje. I no, z kotami męża naszej nie wchodzą. Nie wchodzimy. To są po prostu migawki miasta. To, co mamy na co dzień, jeździmy autobusem. Ptaki, patrzymy, co pod mostem się dzieje. Ale one są obok nas cały czas. No, ja ona nie powie wam tego, ja to powiem. A ja wszystkie resztki, a właściwie nie tylko resztki, kładam na parapecie okiennym na zewnątrz. I mamy, teraz już się pojawiły mewy. Ale mewy są tylko na późno, tak. Mewy przychodzą do centrum Warszawy, przylatują na jesieni i są do wiosny. Do wiosny. To może tu. U nas w Śródmieściu są tylko chodzi o wrony. Wrony są niebywałe, a ja to dlatego między innymi, bo te wrony przylatują, szukają szyby, no gdzie jest nasze? I one poznają. Na przykład jeżeli ktoś inny wchodzi do kuchni, to ich nie ma. Jeżeli wchodzę ja, natychmiast się to wyjątkowo wątek. Tak, są bardzo. Ale to są bardzo wyspierzewce. Ludzie też są. Na przykład gablony są dużo spokojniejsze. Nie,
To kolejny, witamy kolejnego artystę, Bartka Waldemara Rydryka. Ja muszę zacząć od tego, że wtedy, kiedy był klub Performance na Krakowskim Przedmieściu, tam Janek zaprosili mnie, właśnie panowie prowadzący do performance'u, i wtedy powiedziałem taką rzecz, że sztuka to jest cud, że po prostu no, pojawienie się dzieła sztuki to jest cud. Tysiące rzeczy ludzie malują i tak dalej, ale jak się trafi dzieło sztuki, jest to cud. I dlatego też, kiedy Janek mi powiedział, że kryształy codzienności, to sobie pomyślałem, że to jest jakby cud do kwadratu, chociaż każdy cud jest w codzienności. I przypomniałem sobie jakby dwa cuda. Pierwszy cud był taki, kiedy w skokach w 1976 roku, 5 roku, tu większość to jeszcze na świecie nie było, ale to był ośrodek plenerowy Akademii Sztuk Najpiękniejszych i był sierpień, było pięknie, było ognisko i ja już miałem dość tego ogniska, sobie wyszedłem, siadłem na ławce i patrzyłem w takie rozgwieżdżone niebo. Koło mnie, nie było nikogo, koło mnie dosiadł się kierowca z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który tam był na delegacji. Siedzimy sobie na tej ławce, siedzimy. Patrzymy sobie w to niebo sierpniowe i on się odzywa. Panie Waldku, widzi pan tą gwiazdę? Jakby od tej gwiazdy puścić pół prostą, to ona będzie zapierdalać! I ten obraz, czy ktoś wierzy, czy nie, ale jest namalowany jakby na tą historię. Tu mam nawet notatki do tego celu zrobione. Nawet tu napisałem, nie wiem czemu, te kilka figur geometrycznych opowiada o zdarzeniu właśnie z tamtych lat. No właśnie tyle. To ten palący tam. Ja w 67 roku Sylwestra. A propos właśnie tych, co się nie urodzili. I skoka księcia w tym pierwszym i drugim roku słyszałem, żeśmy działali na wzgórzach, że aż się burzyło. Ściągnęliśmy Jacka z balkonu. Tak, więc to jest na filmie. To jest portret dziewczyny z Perlą Vermeera, który zrobiłem dla mojej żony w 1987 roku. I tutaj jest błąd, ponieważ tu powinno być łagodne przejście. Więc pojadę do Orli, kupię papier ścierny cienki i to zmatowię. A potem nadam farbą zmiękczenie tutaj. A to już będzie fałszerstwo, nie? No nie, no to jest nie, tak w oryginale tak nie jest. Jest miękkie przejście. Miękkie przejście. No i to wszystko. Powiedz, że poprawiłeś oryginał. Poprawiłem oryginał, tak. Poprawiłem oryginał. A to więcej obrazów jest tam. A czy ktoś nie. Na żywo. Ja widziałem. Ja państwa widziałem taki obraz Jana, czy coś takiego, ale to wielki, był dwa metry na półtora. A taki obraz. Taki zupełnie swobodny. Niesamowite. To ja takiego obrazu. Wspaniały malarz. Kto? Vermeer. A Vermeer? Tak. Albo to mega. Ja Vermeera. Nie. Ja jak usłyszałem, że ma być temat Vermeera, to od razu skojarzyłem, że dla mnie Vermeer
to jest przede wszystkim światło. I dla mnie to było fenomenalne, jak ja pierwszy raz zobaczyłem oryginały obrazu Vermeera. No to stwierdziłem, że to jest dla mnie taki fenomen, że ja takich obrazów nie toleruję, które są tak wycyckane, dokładnie namalowane i tak dalej. I przyglądam się tym obrazom i po prostu szczęka mi opadła. Szczęka mi opadła, bo on w tym cyckaniu takim dokładnym, tym malutkim pędzelkiem, którym wykańczał każdy szczegół, osiągnął jakąś magię. I zacząłem się zastanawiać, jak on tą magię mógł osiągnąć. I stwierdziłem, że on osiągnął tą magię w ten sposób, że jak zauważycie na jego obrazach, nie ma ani jednego koloru, który byłby banalny. On te wszystkie kolory, z tego co ja wiem, sam mieszał i stworzył tymi kolorami po prostu aurę taką, że z jego obrazu bije światło. I ja po prostu wbrew swoim przekonaniom o takim malarstwie realistycznym zostałem jak gdyby zauroczony przez te obrazy Vermeera. Zostałem w jakiś magiczny sposób załatwiony po prostu przez niego, bo stwierdziłem, że to jest jakaś magia. To jest taka sytuacja, jakby ktoś nagle mi pokazał, że coś, co dla mnie jest banalne, jest czymś niesamowitym. I pokazał mi to naocznie, literalnie i po prostu w sposób genialny. Ja przyniosłem ten obraz, który namalowałem w małej wiosce bułgarskiej, gdzie nagle budynek jedyny murowany, który był rodzajem pomnikiem w tej wiosce, który był najpierw szkołą dla dzieci, potem była w tym karczma, gdzie odbywały się orgie i pijaństwo i tak dalej, a na koniec nazywało się to Smiesem Magazynu, tak nazwałem ten obraz. I tam był sklep, w którym można było kupić wszystko, od chleba po jakieś techniczne rzeczy i tak dalej. Był to ten budynek w tej wiosce, która była zabudowana drewnianymi domami, to był rodzaj pomnika, który stał w samym środku tej wiosce. Tam przesiadywali różni ludzie, tak jak było to typowe dla wioski, piusy jakieś, które się tam spotykały, prowadziły dyskusje filozoficzne i tak dalej. I ja któregoś lata przyjechałem, zobaczyłem ze swojego okna, gdzie mieszkaliśmy, że ten budynek się świeci się po prostu takim kwadratem, który spróbowałem namalować i w jakiś sposób mi się to, myślę, udało, że to światło przenikło do tego obrazu. I następnego roku pojechałem, okazało się, że ku tragedii 3/4 mieszkańców tej wioski ten budynek zburzyli i tam wybudowali jakiś nowy budynek dla turystów i tak dalej. No po prostu to była tragedia. Wszyscy ludzie, którzy byli stałymi palcami tej wioski, załamowali ręce, powiedzieli, że to jest tragedia. Dziękuję. Można prosić, żebyście uszanowali tych, którzy opowiadają i na przykład jest telefon, można wyjść na chwilę kawałek dalej, albo półgłosem mówić i gdzieś tam też dalej. Bardzo was proszę. Szanujmy się na to. No to na mnie przyszła kolej. Tak jest. To jest moja praca, mój obraz. Zawsze zastanawiam się właściwie, jaką rolę może pełnić obraz, do czego służy, jaki ma przekaz.
Tutaj mówię, ziomku, o świetle, to jest chyba bardzo ważne u Vermeera i w ogóle w sztuce jest tajemnica, która zawarta jest w obrazie i póki tej tajemnicy do końca nie odkryjemy, zawsze się takim dziełem sztuki fascynujemy. No obrazy oczywiście mają pełnią różną rolę, no można zacząć od tego, że też coś zasłaniają, tutaj zasłaniają na przykład kawałek ściany. Dlaczego zasłaniają ją tą ścianę? Można by się zapytać, ale też chcą coś przekazać, coś opowiedzieć i myślę, że przede wszystkim są takim miejscem, w którym zapisana jest nasza codzienność, nasza rzeczywistość, czyli te kryształy codzienności, o których mówimy, one gdzieś tam się kumulują w obrazie i znajdujemy tam jakieś swoje notatki, przemyślenia. No jest też jakimś rodzajem lustra, czy poetycko mówiąc zwierciadła. Obraz jest taką gąbką, która nasiąka rzeczywistością i jest jednocześnie pamięcią. Ale co do kryształów, to chciałem jeszcze powiedzieć, że jest jeszcze jeden ważny kryształ codzienności. Chciałem Państwu pokazać. Och, jak to to jest ważny kryształ codzienności. Rżnięty. Dziękuję bardzo. Tylko pusty, pusty. Jeśli można, to pani... Pani Krystyna, jak to mnie właśnie zainspirowało u Vermeera. Znaczy, tam. Nie powstały teraz, tylko wcześniej. Tylko, że na przykład był obraz Vermeera mleczarka. Kiedy tam przyleje to mleko, to mnie to zwykła czynność. A te obrazy, które tutaj namalowałam, to powstały, kiedy weszliśmy do Unii i jakby zaczęło w Polsce być lepiej. Wcześniej jak człowiek zdobywał różne rzeczy, chodził tu i tam, taki był chaos. A potem nagle zrobiły się takie terytoria, po których się poruszamy i te obrazy powstały. Właśnie takie jako terytoria. Dzięki tej zwykłej codzienności, dopiero jak ona się raptownie zmieniła, to jakieś olśnienie na to przyszło, że żyjemy w takich kokonach, terytoriach, światach swoich, one mogą się łączyć albo nie łączyć, przenikać. Są granice i właściwie tych granic też się nie możemy wyzbyć. One są raz wyraźne, raz mniej, ale to wszystko tak współistnieje. To dzięki tej dziękuję bardzo. Mamy tu jeszcze... Tu mamy Łukasza Beksy dwa komputerowe obrazy. Niestety Łukasza nie ma, ale za to mamy naszego mistrza Wojciechowskiego. Gdzie tam jest Jadek? Wojciechowski jest? Jest. On tam jest skromnie schowany przy sklepie. W kąciku, bo tam wcześniej to tak troszkę może ale tak, za tak bardzo na widoku. Powiem szczerze, że no, troszkę mnie, że tak powiem, rozproszył ten temat, o, tak może powiem. Ja zaraz podejdę, bo i ten Vermeer, i te kryształy codzienności, jakby dwie odpowiedzi mi się nasunęły. Z jednej zrezygnowałem, zaraz powiem dlaczego. Znaczy, chciałem przynieść rzeźbę. Nie przyniosłem jej z dwóch powodów. To jest ta rzeźba. Nawiązuje może do Vermeera, może nie. Ja się nie inspirowałem. Ale w każdym razie jest to no, portret kobiety. W ceramice, ładnie szkliwiony,
Przywiozłem go nawet z Orońska dzisiaj, ale tak, po pierwsze to jest moja żona, więc przykleić do tego tytułu kryształ codzienności byłaby może lekka przesada, ale nawet myślałem, żeby się trzymać tego, upierać się przy tym, ale wyszedłbym no może trochę na... No właśnie, może nie byłoby to najważniejsze. A po drugie, to jest ciężka rzecz. Po prostu nie, już nie daje rady. Więc rzeźby... Żonę mam szczupłą, ale wyobraź sobie, to jest jednak troszkę większy niż naturalne. To nie jest odlew lepione, także to jest to dosyć ciężkie. Więc nie przyniosłem rzeźby, wybaczcie. Chociaż bardzo chciałem, bo jestem rzeźbiarzem. Ale to sam rzeźbę wykułeś w marmurze czy w cyrku? To jest ceramika. Nie, to jest ulepione z gliny. Te ręczaki. W związku z tym poszedłem troszkę w drugą stronę i to pokazuje od pewnego czasu na tych naszych spotkaniach. Pokazuję wyimki z mojego notatnika, ponieważ ja prowadzę notatnik codziennie. To troszkę jednak leciutko to rozwinę. Jest takie słynne porównanie kondycji człowieka w epoce postmodernistycznej Baudrillarda. On porównał tę kondycję do Scheherezady. Jak pamiętacie, Scheherezada każdej nocy musiała opowiedzieć interesującą historię, bo jeśli nie będzie interesująca, to zginie. Otóż kondycja dzisiejszego człowieka polega na tym, że też musi codziennie wymyślać jakąś historię po to, żeby jakby uzasadnić swoją egzystencję. Więc ja codziennie wymyślam, nie wieczorem, bo wieczorem już mi głowa za bardzo nie pracuje, tylko wymyślam to rano. I takie historie, że tak powiem, one są notowane. I co jest ciekawe, po wielu latach, tak robię już od lat 40, no niemal lekko i to za tym, no ta kondycja artysty też nie jest, przecież wiecie dobrze, zbyt przyjemna i lekka. Więc 40 lat to robię. Na domu z tego wyciągnąłem, to już w ramki oprawiam. Notatki z wcześniejsze z lat tam 91, 98, 90, tam 2000 ileś. Z tego ostatniego zestawu, z tego miesiąca, wyciągnąłem jedną kartkę. Czy to jest z tego miesiąca? Są daty. Także można łatwo sprawdzić. I jakąś jedną kartkę aktualną dodałem. Co jest ciekawe, już kończę, że daje się wydobyć w tych notatkach elementy pewnej struktury, coś w rodzaju krystalizacji pewnej figury. Moje życie zbudowane jest na pewnej figurze. Ta figura, ona się tutaj powtarza, ją tutaj widać. Czy to jest kryształ, Przemku? Bo, można nazwać. Bo właśnie, ja pomyślałem sobie, że może to jest a propos. Absolutnie jest kryształ, bo się wykrystalizował. Bo się wykrystalizował, więc jest kryształ codzienności. Można by nawet powiedzieć w czystej formie. Także przyniosłem taki kryształ i notatkę z tego powiesiłem. Dziękuję. Czasem mamy ostatniego, ostatnia prezentacja i naprawdę bardzo prosimy, żeby te osoby, które tak głośno i namiętnie dyskutują, wstrzymały się. Są dwa gatunki Homo sapiens. Jeden, co pali w piecach, a drugi, co nie pali. I naprawdę zaręczam, że zrozumieć się nawzajem nie są w stanie. Ale mogą się
Ci, co palą, z tym i co nie palą. I co nie palą. Ale mogą się nawzajem rozmnażać i ich potomstwo również jest płodne. Ten pierwszy dominował przez długi czas, ale zaczyna, jak neandertalczyk, pomalutku wymierać. I ten gościu, co dostał w tym roku Nagrodę Nobla z medycyny, no to myślę, że niedługo będzie mógł zająć się właśnie porównywaniem DNA tych dwóch różnych sapiensów. Czy ktoś z was pali w piecu? Ja paliłem. 40 lat temu. Jesteśmy w mniejszości. Jeszcze trochę. Jak żeś? No tak jak Neandertalczyka. Wypierali, aż się skończyło. No i teraz o samym tym to nie ma co mówić, bo to jest zwykła patologia. Bardzo cenię piece, bo są bardzo zdrowe. Zależy czym się pali. Jeśli gumowym ekogroszkiem, to dzięki. Nie no, węgiel i to... Węgiel, jak sąsiedzi u mnie na... Są rejony, że miejsca gęściej zabudowane, że jest tak siwo, trzeba... No tak, w samochodzie tak.